Chciałbym Wam powiedzieć pewną historię o tym, jak nasz Pan Jezus Chrystus zwiedzał niebo. Jakby pokazać również, jak wygląda to wszystko, co nam przygotował, to zabrał ze sobą swojego umiłowanego ucznia, pierwszego apostoła, czyli świętego Piotra. I mówi tak, słuchaj, Piotruniu, wziął go tak za rękę, mówi, chodź, pokażę Ci, co mój tata przygotował tutaj dla wszystkich, którzy w życiu mi służyli, dla wszystkich, którzy w życiu poszli za mną w powołaniu. No to Piotr mówi, no dobrze, no to pójdziemy. Idą przez niebo, tak rozglądają się raz na lewo, raz na prawo, ale Pan Jezus tak w pewnym momencie wyraża pewne takie poirytowanie, widzi Piotr na twarzy Jezusa i mówi, mistrzu, czy coś się stało? A Pan Jezus mówi tak, Piotrze, słuchaj, kto tutaj puścił tego Pana? Mówi, zobacz, jakieś podarte ubranie, jakieś zabłocone buty. W ogóle on się nie nadaje tutaj do nieba. Kto go tutaj wpuścił, skoro ja go tutaj nie zapraszałem? No to wiecie, Piotr tak lekko wzruszył ramionami i mówi tak, no Panie, no nie wiem, no Ty jesteś mistrzem, no przecież Ty wpuszczasz, Ty jesteś Zbawicielem, więc kogo do nieba tutaj wpuścisz, ten jest zbawiony, nie? No dobrze. I Pan Jezus się zgodził i idą dalej. W pewnym momencie Pan Jezus znowu tak się rozgląda raz na lewo, raz na prawo i tak coś mu się znowu nie spodobało i mówi Piotruniu, mówi, chodź tutaj, mówi, a kto tutaj wpuścił tą Panią? Mówi, popatrz, jak ona wygląda, jakieś włosy w nieładzie, w ogóle bez makijażu, w ogóle nie spełnia standardów Unii Niebiańskiej. Kto ją tutaj wpuścił, skoro ja jej tutaj nie zapraszałem? No i wiecie, znowu święty Piotr trochę zaczął kręcić, podszedł do Pana Jezusa i mówi, no Panie Jezu, no skoro jest tutaj ta kobieta, to znaczy, że jest zbawiona, nie? No przecież Ty jesteś Zbawicielem człowieka. Ale wiecie, Panu Jezusowi to nie wystarczyło i mówi tak, święty Piotrze, słuchaj, dobrze, wszystko rozumiem, ale przecież Tobie dałem klucze Królestwa Niebieskiego, powiedziałem, co zwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie, co rozwiążesz w niebie, będzie związane na ziemi. Więc jak to jest? I skąd tutaj ci wszyscy ludzie, skoro ja ich tutaj nie zapraszałem? No to wiecie, Piotr w pewnym momencie spuścił wzrok na dół, tak jak dziecko, które nie chce do końca czegoś powiedzieć, nachylił się lekko tak do ucha Jezusa i mówi tak, pst, mistrzu, muszę Ci coś powiedzieć. Pan Jezus tak się nachylił i mówi, no słucham, kiedy Ty byłeś w sprawach swojego ojca, to Twoja mama tam od zaplecza wpuszczała tutaj wszystkich, którzy za życia jej się powierzali. Kochani, ta historia pokazuje nam, że jest w niebie ktoś, kto zrobi dla nas wszystko, żeby nas nie stracić, że jest w niebie ktoś, kto otworzy dla nas również bramy swojego miłosierdzia. I nawet po ludzku, jeżeli czasem myślisz o sobie, że nie nadaję się do nieba, bo mam porwane może nie tylko ubrania, ale mam rozerwane serce, które pragnie kochać, a nie potrafi kochać, serce, które wielokrotnie było doświadczone przez cierpienie, przez odrzucenie, serce, które wielokrotnie było zdradzone w miłości czy przyjaźni i to spowodowało, że zamknąłeś się gdzieś na relacje z Bogiem, to w tym opowiadaniu Bóg przekonuje Cię, że posyła do Ciebie kogoś, kto zrobi wszystko, aby Cię odszukać, kto zrobi wszystko, aby Cię odnaleźć. W Księdze Rodzaju na pewno znacie takie wydarzenie, kiedy Jakub miał sen. Widział drabinę Jakuba, widział drabinę, która swoim wierzchołkiem sięgała nieba, a swoim fundamentem dotykała ziemi. I widział, jak aniołowie po tej drabinie stępowali do nieba. Wiecie, od czasu świętego Jakuba, jeżeli tak możemy również o nim powiedzieć, Bóg nie posyła już nam swoich aniołów. On posyła do nas matkę swojego syna, ponieważ wie, że tylko miłość matki do dziecka, że te więzi Maryi, która łączy z nami na ziemi, z każdym z nas, są tak mocne, że przekonają nas na powrót o miłości Boga do człowieka. Chciałbym Wam powiedzieć tak pewną historię, która mówi, że dla Maryi nie ma rzeczy niemożliwych, że ona jako matka wejdzie w każde zagubienie, wejdzie w każdą historię, w której człowiek czuje się wyobcowany w swojej historii życia, w każdą historię, kiedy czujesz się może nawet kimś zbuntowanym na relacje z Bogiem, w każdą sytuację, w której może nawet nienawidzisz siebie za to, że Bóg w twoim życiu dopuścił do pewnych sytuacji, które dzisiaj sprawiają, że twoje życie jest, albo określasz go jako wprost beznadziejne. 3 lata temu, podczas peregrynacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Poznaniu, kiedy również głosiłem misję w jednej z parafii w Środzie Wielkopolskiej, podeszła do mnie pewna kobieta, bardzo zmartwiona, i mówi tak, ojcze, czy możemy porozmawiać? Mówię, no pewnie, że tak. I zwierzyła mi się z pewnego problemu, z którym żyła już ponad 20 lat. I mówi, ojcze, mówi, ja nie wiem, co ja mam zrobić. Mój mąż ponad 20 lat nie chodzi do kościoła, zmutował się na księży. Ma w sercu ogromną nienawiść do księży. Być może stało się coś, co sprawiło, że
ta postawa również nas jako kapłanów zgorszyła tego człowieka i sprawiała również, że ten człowiek odszedł od Boga. I mówi, co ja mam zrobić z tym człowiekiem, bo z moim mężem, bo już mówi, nie znajduję po ludzku sposobu, ani modlitwa, tyle lat mówię, się modlę za niego i nic do niego w ogóle nie trafia, nie chcę w ogóle słyszeć o Panu Bogu. I wiecie, wcale my nie jesteśmy mądrzejsi kapłani, wcale nie mamy jakichś mądrych odpowiedzi na to, w jaki sposób uzdrowić życie człowieka, w jaki sposób sprawić, żeby ten człowiek wrócił do Pana Boga. Ale jest Maryja, która, jak powiedziałem, zrobi wszystko dla każdego z nas, byleby nas nie utracić, byleby nas tylko odszukać i wnieść w nas, w swoich ramionach do nieba. I w sercu pomodliłem się przez chwilę. Mówię, Maryjo, co ja mam powiedzieć tej kobiecie, skoro zwyczajne słowa, słuchaj, nie martw się, jak już to będzie, to nie wystarczy. To jest slogan, który my się bardzo często posługujemy. I powiedziałem do tej kobiety, do tej zasmuconej żony jedno zdanie. Powiedz mu, że Maryja tutaj jest i chce się z nim spotkać. Powiedz mu, że mama tutaj jest i czeka na niego i chce się z nim spotkać. I ta żona mówi do mnie, ojcze, ale to jest głupie, to jest, on mnie wyśmieje, kiedy ja mu to powiem. Ja powiedziałem jeszcze raz, powiedz mu, że Maryja tutaj jest i chce się z nim spotkać, chce się z nim zobaczyć. Skończył się czas misji i peregrinacji również w Środzie Wielkopolskiej. Wróciłem do swojej parafii, w której wcześniej posługiwałem. Upłynęło około 3 miesięcy, kiedy podbiega do mnie jakaś kobieta z rozpromienioną twarzą i mówi, ojcze, pamięta mnie ojciec? Ja mówię, no nie, bo przecież tyle osób, które się spotyka, to trudno jest zapamiętać kogoś, kogo widziało się tylko raz w życiu. Ojcze, to ja jestem tą kobietą, która przyszła do ojca w sprawie mojego męża, który od 20 lat nie chodził do kościoła. Mówi, ojcze, zdarzył się cud. Powiedziałem mu te słowa i on pierwszy raz ubrał się i poszedł ze mną do kościoła. Pierwszy raz od 20 lat wyspowiadał się i przyjął komunię świętą. Kochani, dla Maryi nie ma rzeczy niemożliwych. Z nią wszystko jest możliwe. I ona zrobi również wszystko dla ciebie, aby ciebie nie stracić. Aby nie stracić również tych wszystkich, których jej zawierzasz codziennie w modlitwie różańcowej, w wołaniu do niej. To jest matka, która zna głos swojego dziecka. To jest matka, która pójdzie za swoim dzieckiem w każde zagubienie i usłyszy też płacz, czyli ten jęk naszej duszy, kiedy może czasem myślimy o sobie, Maryjo, ale mnie nie da się już kochać. Maryjo, z moim życiem nie da się już nic zrobić. Kochani, to jest ten wyjątkowy czas, który Maryja chce przeżyć z Tobą i ze mną. Wyjątkowy czas, kiedy Maryja woła do Ciebie głosem Matki, kiedy woła swoje dziecko, prosząc Cię o jedno, o spotkanie z miłością, które przemieni Twoje życie i życie Twoich bliskich. Nie strać tego czasu, kiedy Matka Twojego Pana przychodzi do Ciebie.